Zapraszam na drugą część filmu, w którym pokażę, jak robiłam moje postaci Trzech Króli do szopki bożonarodzeniowej. Jak czytałam w jednym z opracowań, w XV wieku chrześcijańska tradycja przypisała królom imiona oraz skojarzono dary z imionami. Złoto miał wręczyć Melchior, najstarszy z magów, który według tradycji kojarzony jest z Europą. Tą część filmu poświęcę właśnie Melchiorowi. Zrobimy razem koronę, brodę, włosy, pelerynę oraz misę z muliny metalizowanej, w której Melchior przyniesie dary. Zrobimy od razu dwie takie misy, dlatego że będzie ona potrzebna także dla Kacpra, który przyniesie mirę. Dla Kacpra zrobię misę złotą, dla odmiany dla Melchiora taką samą zieloną. Metalizowaną muliną na magicznym pierścieniu zrobiłam 6 półsłupków. Zaciągnę w następnym rządku podwoje, będę miała 12. Jeszcze w następnym zrobię półsłupek i podwoje, będę miała 18. I w kolejnym, trzecim, ostatnim rządku zrobię tylko bez dodawania 18. Czyli teraz 3 rządki. Będę robiła kończąc, tak mi będzie łatwiej. Ten połączenie nie będzie widoczne, bo będzie z tyłu. Podniosę się następnym oczkiem łańcuszka i robię, podwajam, będę miała 12 półsłupków. Trzeci rządek, to chcę mieć 18, czyli półsłupek, dodawanie i tak 6 razy. I dodawanie. I aż dojdę do 18. Teraz już nie będę dodawać, czyli robię 18 półsłupków. I tak pewnie jeszcze jeden rządek. Dwa rządki, 18 półsłupków. I wystarczy. Te dwa rządki do dodawania. Zakończę. Nitkę zaraz zwiążę. Umocnię. Nakrycie głowy dla króla nazwego Melchior z taką koroną zaczynam robić od środka, od tego miejsca, czyli tak samo jak robiłam podstawkę czy początek głowy. W przypadku wełny kamili robię kółko do 30 oczek, czyli najpierw magiczny pierścień. Za magicznym pierścieniem dodaję, podwajam, mam 12, potem robię półsłupek, podwajam, mam 18, potem 24 i 30 półsłupków, a w przypadku diwy jeszcze robię jeden rządek, czyli robię 4 półsłupki, podwajam 6 razy i mam w ostatniej rundzie 36 półsłupków. Jako że moja korona na każdy ten szczyt potrzebuje 8 półsłupków, w przypadku kamili w kolejnym okrążeniu dołożę jeszcze gdzieś 2 półsłupki równomiernie, żeby mieć 32 półsłupki. W przypadku diwy będę chciała mieć 40 półsłupków, bo 40 jest podzielone przez 8, czyli dołożę teraz równomiernie w 4 miejscach, gdzieś na początku, w połowie i tutaj, gdzie są ćwiartki. Czyli robimy kolejne okrążenie. W przypadku kamili 32 półsłupki, a w przypadku diwy 40. Czyli dodaję na początku. Dwa razy w tym samym oczku, potem gdzieś
1/4 i dochodzę do końca i mam 40 półsłupków. Spotkamy się po tym okrążeniu. Czyli mam już koło złożone z 7 rzędów. W przypadku włóczki Diva mam 40 półsłupków w okrążeniu, a w przypadku bawełny Kamila 32 półsłupki. I teraz będę chciała, już nie będę chciała ten następne okrążenie robić spiralnie, ponieważ będę chciała dokładną taką obwódkę zamkniętą dla korony, czyli takie 4 ostatnie półsłupki. Zamiast półsłupków zrobię oczko ścisłe, żeby tak troszkę zjechać niżej. Czyli zamiast 2 ostatnich półsłupków zrobiłam 2 oczka ścisłe. Nawet tutaj trzecie jeszcze zrobię, bo widzę, że za szybko zaczęłam. 2 lub 3 oczka ścisłe na końcu i podniosę się oczkiem łańcuszka. Tak łagodniej przejdę, żeby zakończyć to kółeczko. Kolejny rząd będę robiła tylko za tylnią nitkę, bo za przednią nitkę będę przyczepiała tą koronę bez żadnego dodawania. Czyli w przypadku Kamili będę robić teraz 32 półsłupki za tylnią nitkę, w przypadku Divy będę robiła 40 półsłupków za tylnią nitkę i na końcu zakończę oczkiem ścisłym. Zostaje mi ta nitka tutaj przednia. I tak do końca rzędu. I kończę oczkiem ścisłym. Tak, żeby te tylnie nitki utworzyły taki równomierny okrąg. I tak spiralnie 3 okrążenia samych półsłupków. I już nie robię oczka ścisłego, tylko dalej półsłupki spiralnie. Drugie okrążenie i jeszcze 1/3. Tak to wygląda. W przypadku Divy mam aż o 4 półsłupki więcej, bo mam 40. W przypadku Kamili miałam tylko 2 półsłupki więcej, więc to nakrycie było takie bardziej ciasne niż tutaj. Więc w kolejnym okrążeniu, gdy będę już dołączać włóczkę, którą robię włosy, w przypadku Divy zmniejszę sobie o 2 półsłupki gdzieś w 2 miejscach okrążenia, czyli będę chciała mieć 38 półsłupków, a w przypadku Kamili dalej 32. Czyli jak doszłam do znacznika, ostatni półsłupek już zmieniam włóczkę, przeciągam kolorze włosów i będę robić tylko za tylnią nitką półsłupki. W przypadku Divy chcę sobie zmniejszyć o 2 półsłupki. Jako, że nie mogę zmniejszać za przednią nitką, po prostu przeciągnę jedno oczko, przeciągnę drugie oczko i tak zmniejszę w ten sposób. I potem 3 oczka przeciągnęłam. I za chwileczkę jeszcze raz pokażę, jak zmniejszyłam, dlatego że chcę 2 razy zmniejszyć. I gdzieś z drugiej strony. Jeszcze raz zmniejszę, czyli wbijam się w tylnią nitkę, przeciągam. Jeszcze raz się wbijam. Przeciągam pod szydełkiem, mam 3 pętle i te 3 pętle przeciągam. W
ten sposób znowu zmniejszyłam o 1,5 słupek. I tak dojdę do końca. Zakończę okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz już mam coś takiego. Teraz będę robiła już tylko tylnie włosy. W przypadku Kamili zostawiłam 10 nieprzerobionych półsłupków, czyli zrobiłam z powrotem 22 półsłupki. W przypadku Divy nie przerobię 14 półsłupków. Wiążę się oczkiem łańcuszka. Obracam robótkę i robię teraz w przypadku Divy 26 półsłupków, w przypadku Kamili tylko 22. Pierwszy półsłupek omijam, bo będę teraz w każdym rządku troszkę zmniejszała. Więc nie wbijam się tak bardzo blisko. Tu w przypadku i tak tej włóczki robię to tak bardziej na wyczucie, ale nie wbijam się tutaj w pierwszy półsłupek, tylko tak w drugi. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Przymierzamy, bo w przypadku tej włóczki dokładnie nie wiemy, czy mogliśmy ominąć jakieś oczko, więc zawsze warto sobie przymierzyć, czy to jest właśnie to miejsce, gdzie warto zakończyć. Nie wbijam tego mocno, tylko tak tutaj na czubku głowy, mniej więcej tutaj. I teraz wracam znowu, omijając jedno oczko, jeden półsłupek, żeby zmniejszyć, i na końcu nie przerabiam ostatniego półsłupka, czyli o 2 półsłupki będę robiła mniej. Tak naprawdę ilość oczek nie jest ważna, tylko trzeba sobie przymierzać i patrzeć. Podnoszę się oczkiem łańcuszka, nie wbijam w pierwszy, tylko omijam. I tak jak mi tutaj wyjdzie, nawet nie muszę liczyć. I na końcu też ominę ostatni półsłupek. Za każdym razem przymierzam. Tu przez to, że omijam ten pierwszy i ostatni, mi się tutaj zwęża ta fryzura. W środku też warto. Już tutaj ominęłam, żeby troszkę zawęzić te włosy. I może jeszcze jedno rządek też ominę z przodu na końcu i gdzieś w środku ominę półsłupek, czyli zmniejszę o 3 półsłupki. I myślę, że na tym zakończę. Gdzieś ominę sobie też, żeby zwęzić. I zobaczę, czy taki efekt będzie już dobry. Tu sobie jeszcze to będziemy przyszywali brodę, więc można sobie poprawić, doszyć, jeżeli będzie troszkę za mało. Broda. Ok. Myślę, że tyle wystarczy. Żeby nie obcinać i nie wiązać nitki, dojdę teraz półsłupkami do tego miejsca, gdzie będę chciała zrobić brodę.
Gdzieś to będzie to miejsce. Teraz tutaj stąd będę robiła wrotę. Doszłam do tego miejsca. Zrobiłam teraz 20 oczek łańcuszka. Sprawdziłam. Akurat to jest taka długość, jaka mi jest potrzebna. Każdy zobaczy. I teraz, jeżeli chce się mieć taką długą brodę, to można robić taki trójkąt w każdym rządku, zmniejszając z dwóch stron półsłupki. Ja chyba właśnie tutaj u tego króla taką dłuższą brodę zrobię. Mniej więcej od tego do tego miejsca zacznę sobie ten trójkąt robić. Zaznaczę sobie te miejsca. Zaznaczyłam sobie, czyli do tego miejsca wrócę oczkami ścisłymi, jak najniższymi oczkami. Tu już będę robić półsłupki i będę robić w tą i z powrotem, zwężając moje rzędy. Oczka ścisłe. Doszłam do znacznika. Teraz będę robić półsłupki. Policzyłam, że u mnie doszło 6 półsłupków. Oczko łańcuszka. Wracam, omijając pierwszy półsłupek. Czyli teraz zrobię sobie 4 półsłupki. Przepraszam, 5, bo miałam 6. O jedno mniej. Raz. Dwa. Trzy. 5. Podniosę się oczkiem łańcuszka. Obrócę, znowu ominę 4 półsłupki. Teraz zrobię raz, 2, 3, 4. Podniosę się, teraz zrobię 3. Raz, dwa, trzy. Obracam teraz tylko 2. Raz, dwa. Podnoszę się i ostatni półsłupek. Coś takiego. Spokojnie tą brodę można zrobić osobno i potem przyszyć, ale to już tak trochę z lenistwa, nie chciałam obcinać nitki i dołączać nowej. Mogę przymierzyć, jak to teraz wygląda. I teraz oczkami ścisłymi wrócę do tego miejsca i zostawię sobie dłuższą nitkę na wyhaftowanie wąsów i tutaj może dorobienie trochę włosów. Czyli po tej ściance wracam do góry
oczkami ścisłymi. Wróciłam i zostawię bardzo, dosyć długą nitkę, może nie za długą, ale taką sporą nitkę, żebym mogła potem tą nitką przyszyć tą głowę i doszyć wąsy. Pora na koronę, mulina metalizowana w kolorze złotym, przyłączę się tutaj, gdzie mam przednią nitkę zostawioną tego rzędu i zrobię 40 półsłupków w okrążeniu. Pętelka przygotowana, przewlekam ją. Oczko łańcuszka. I teraz będę robiła 40 półsłupków. I mam 40 półsłupek. Zakończam oczkiem ścisłym okrążenie. I zrobię jeszcze jeden rządek półsłupków. Czyli w przypadku tej wersji zrobię 40 półsłupków. W przypadku Kamili zrobię 32. Podnoszę się oczkiem łańcuszka i liczę 40 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak do końca. Dwa rządki zrobione i tutaj w Kamili mam zrobione cztery takie trójkąty, tu będzie 5, na każdy potrzebuje 8 półsłupków. Podnoszę się oczkiem łańcuszka i teraz omijam 2 półsłupki, raz, dwa, wbijam się w trzeci, robiąc słupek 1, to samo miejsce słupek drugi, słupek trzeci. Na czubku robię pikotek zrobiony z 3 łańcuszków. I jeszcze w to samo oczko 2 półsłupki.
omijam raz, dwa półsłupki i oczkiem ścisłym przytwierdzam się do trzeciego. I powstaje mi taki element korony. Robię dwa półsłupki zwykłe, raz, dwa. Znowu przeskakuję dwa półsłupki, raz, dwa przeskakuję i w trzeci robię trzy słupki. Raz, dwa, dosyć ściśle to robię, trzy i pikotek. Raz, dwa, trzy i na początku łańcuszka przewlekam się przez dwie nitki i oczkiem ścisłym ten pikotek przytwierdzam. I jeszcze dwa. I kolejna ósemka. Znowu dwa półsłupki. Omijamy dwa półsłupki. W trzeciej robimy trzy słupki. Pikotek złożony z trzech łańcuszków. Trzy łańcuszki. U podstawy łańcuszka chwytam dwie nitki i oczkiem ścisłym. I jeszcze raz to samo oczko, dwa słupki. Omijam dwa półsłupki i w trzeci oczkiem ścisłym się przytwierdzam. Omijam dwa oczka, robię trzy słupki, trzy, pikotek, dwa słupki w to samo oczko, omijam raz, dwa, przytwierdzam się i powinno mi zostać jeszcze miejsce na dwa półsłupki i już mam. I zakończę. Korona gotowa. Nitkę zakończam. Przeszywam do środka. Mogę związać. Obciąć. Tak wygląda to zrobione z czterech części, tak korona z pięciu części. Można jeszcze zrobić sobie jakieś ozdobniki, takie jak tutaj zrobiłam. I zaraz będziemy przeszywać. Zanim przyszyję, przypnę sobie szpilkami, tak żeby było dobrze. I jak już będę zadowolona,
chwytam za igłę. Przeszyłam tutaj najpierw górę. Teraz brodę. Wąsy. I jeszcze tył głowy, włosy z tyłu głowy. Akurat ta włóczka tak trochę się da naciągnąć. Moje okrycie to prostokąt. U mnie jest to 50 oczek łańcuszka. Taka długość mi odpowiadała. Zrobiłam z włóczek Diva 369 i 368. Taki kolor, który mi przypominał złoto. Środek zrobiłam trochę jaśniejszy. Dwa rządki jednym kolorem, dwa rządki drugim i dwa rządki znowu 369. Nawiązując do sukni, zrobię teraz taki zielony paseczek. Pętlę przeciągnęłam od spodu i teraz będę, wbijając się w każdy następny słupek, przeciągała
oczkiem ścisłym. I tak do końca. Tak to wygląda. Pozakańczam teraz nitki i jeszcze złotą nitką obrobię cały płaszcz dookoła. Niteczki pochowałam, pozakańczałam. Obrobię teraz złotą nicią. Przełączam pętlę, przygotowałam, przeciągam. Oczko łańcuszka podnoszę się i robię dookoła pół słupki. A na rogach tego prostokątu będę robić 3 półsłupki w jednym. Tak to będzie wyglądało. Za chwileczkę przykleję klejem na gorąco. Kamyczki imitujące złoto. Jeszcze troszkę. Thank you.
gotowy. Zapraszam na kolejną część.